dzięki za ciepłe przyjęcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jest. Szanowni drodzy kochani, szalenie miło was widzieć. Ksiądz Damian tak fajnie powiedział, że ktoś tu będzie, jakiś gość, jakoś się nazywa z jakiejś wspólnoty. Ze mną to jest tak, że ja nazywam się Michał Nikodem. Na imię mam Michał, na nazwisko Nikodem. Jak ktoś czytał Ewangelię Jana, to wie, że to faryzeusz, nie? No, więc nie wiem się z czego nawracać, potem gdzieś tam powiem po drodze. Na co dzień mieszkam w Warszawie. Jestem zalatany, to takie zdjęcie z końca wakacji. Razem z moją żoną Agnieszką i trójką dzieci. Dostaliśmy prezent od Boga. Pomogłem kiedyś człowiekowi, który okazało się, że jest pilotem. I on w ramach rewanżu zaprosił nas na lot widokowy nad Warszawą. Więc mieliśmy taką, to jest takie nasze ostatnie oryginalne zdjęcie rodzinne. Zajmuję się dziennikarstwem, pracuję w telewizji informacyjnej dla programu porannego. Czy jak ja mówię, to słychać mnie dobrze, bo jest pogłos, ale słyszymy się, tak? Tam też się słyszymy? Rewelacja. Ja bardzo lubię interakcję, więc trochę będziemy takiego kontaktu wzrokowego i głosowego nawiązywać. Śląsk-Warszawa wspólna sprawa, tak? Super, dobrze. Jak się śmiejecie, to nie przymarzacie. Niektórzy siedzą na poduszkach, jest na plusie, także jest na plus. Pracuję dla poranka, więc rzeczywiście jutro o 4 rano muszę być w redakcji, ale do 4 jeszcze dużo czasu. Mój budzik zaczyna dzwonić od 3.03. Ustaliłem już, że nawet piekarze śpią dłużej niż ja, bo oni wstają 3.30. Mam takich przyjaciół w Ustroniu. Benedyktynistyńca chyba wcześniej. Ale słuchajcie, wiele rzeczy jest takich, których bym się chciał dzielić, natomiast powiem wam, że w kontekście wspólnoty Hefsiba, apostolskiego ruchu wiary z księżmi orientalistami, od których serdecznie was pozdrawiam. Wszedłem tutaj i czuję się tutaj w parafii. Dziękuję księdzu proboszczowi i księdzu Adrianowi i wspólnocie Beta za zaproszenie. Czuję się tutaj jak w domu. Powiem wam dlaczego. To jest parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak. I niezmiernie się ucieszyłem, bo ja jako dziecko malutkie byłem ochrzczony właśnie w warszawskiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Więc zawsze jak jadę na takie spotkania, to mówię: Duchu Święty, masz coś dla mnie. Ja czymś się będę dzielił, ale też coś od Ciebie dostanę. No i właśnie powiem wam, że wchodzę do takiej parafii tutaj, Najświętszego Serca Pana Jezusa, i powiem wam od razu, ponieważ czasu nie mamy za dużo, że moje życie, ja mam w tej chwili 38 lat, obrazuje ta ściana. Ta ściana, na którą patrzycie, ta wielka ściana, to jest obraz mojego życia. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat w moim życiu było blado. Było smutnawo. Tak niewiele się działo. Wiecie, było tak właśnie monotonnie. Chociaż prowadziłem bardzo aktywne życie religijne. Jakoś od dziecka wiedziałem, że Bóg jest. Nie miałem z tym jakiegoś problemu. Co więcej, wiedziałem, że kiedyś będzie sąd ostateczny i bardzo się tego sądu bałem, ponieważ miałem w sercu takie poczucie, że kurde blaszka, na niebo to ja nie zasługuję. A byłem wychowany w takiej mentalności, że muszę zasłużyć dobrymi uczynkami na Bożą miłość, na Bożą przychylność. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, co mówi Pismo Święte. Dzisiaj zajrzymy sobie do kilku fragmentów. Ale moje życie właśnie było takie dosyć blade, dosyć takie nudnawe. Był w nim strach. Wiecie, ja przychodziłem do kościoła, ale bałem się Boga. Wydawał mi się jakiś taki odległy, niedostępny, surowy. Pamiętacie główne prawdy wiary? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza i za złą karze. Tak, jest sędzią. Ale. Jego sprawiedliwość, to, że on jest sędzią, jest osadzona gdzieś w jego charakterze Boga, który przede wszystkim jest kim? Miłością. Tak? Tak. I słuchajcie, wracając do naszej ściany, to znaczy to jest wasza ściana, tak? Wracając do waszej, naszej ściany,
Był taki moment, ja miałem wtedy 17 lat, w 97 roku, kiedy nagle w moim życiu Jezus stał się wyrazisty. Wiecie? Tak jak tutaj, bo tu jest, wcześniej było tak monotonnie, a nagle w moim życiu Jezus stał się wyrazisty. Tak jak tutaj, on wyrywa się z tej ściany, wyłania się. Jezus przestał być dla mnie kimś bladym, niedookreślonym, kimś niewyraźnym. Nagle, i to było dokładnie, powiem wam, 7 listopada 97 roku, niektórych z was jeszcze nie było wtedy na świecie, byłem na takich rekolekcjach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Dzisiaj to się nazywa Kurs Nowego Życia. Wtedy nazywało się to Kurs Filip. I tam słuchałem wykładu. Była konferencja i student czytał fragment z Księgi Izajasza. Fragment, który mówił, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. I w momencie, kiedy on przeczytał te słowa, wiecie, nie było walenia w bębny, nie było żadnych kadzideł, nie było błyskających świateł, po prostu przeczytał fragment z Bożego Słowa. I ten fragment o Bożej miłości, ja miałem takie doświadczenie, siedziałem tak jak tutaj brat, miałem takie doświadczenie, że ta miłość nagle wlała się we mnie, jak taka fala gorąca z góry. Wiecie, to było spoza mnie, ja sobie tego nie wymyślałem, ale ogarnęło mnie takie przemożne doświadczenie Bożej miłości, Bożej bliskości, Bożej dobroci. W ułamku sekundy odeszły jakieś wątpliwości związane z tym, czy Bóg jest dobry. Jego dobroć zalała moje życie. Wiecie, siedziałem tak jak wy. Dookoła ludzie siedzieli i notowali, a ja czułem, że Jego miłość wypełnia moje życie. Że Jezus staje się właśnie taki wyraźny. Popatrzcie na Niego, popatrzcie na te rzeźbę, płaską rzeźbę, coraz mniej płaską rzeźbę. No właśnie, Jezus w moim życiu nagle nabrał kolorów, nagle doświadczyłem tego, że On jest osobą. On jest osobą. I kolega, który studiował psychologię religii, rozmawiał kiedyś ze mną i mówi, no to miałeś doświadczenie mistyczne. Ja mówię, no to masz kumpla mistyka. I wiecie, zorientowałem się, że Pan Bóg dociera do każdego z nas na różne sposoby. Emocje, doświadczenia pięknie, jeżeli są, natomiast przede wszystkim chodzi o życie wiary w Jezusa Chrystusa. I dzisiaj będę chciał właśnie podzielić się z Tobą, w jakiś sposób zainspirować Cię, siostro, bracie, do tego, żeby dzisiaj w Twoim życiu, uwaga, Jezus stał się właśnie jeszcze bardziej wyrazisty. Jeszcze bardziej wyrazisty, żeby Jezus, z którym spotkanie przeżyliśmy przed chwilą tutaj, przy ołtarzu eucharystycznym, przy ołtarzu Słowa Bożego, żeby Jezus stał się dla Ciebie kimś konkretnym. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, bo każdy z nas ma swoją podróż, swoją życiową drogę, swoje przeżycia. Wiem jedno, że nawet jeżeli powiesz, wiesz, ale u mnie to już jest taki nawet w życiu bardziej, w moim życiu już wyszedł z tej ściany, tak? To wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj pójść z Tobą krok dalej. Amen? Amen, czyli niech się stanie. Po polsku, czyż nie? Niektórzy mówią, czyż, tak? Więc zajrzymy sobie do kilku fragmentów z Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, Bóg chce, żebyśmy go poznawali. Dla mnie właśnie ta przygoda z Jezusem, który stał się wyraźny, zaczęła się w 97 roku i potem zaczęły się dziać takie rzeczy, które zmieniały moje życie. Kilka miesięcy później, gdy już regularnie czytałem Pismo Święte, dołączyłem do wspólnoty w parafii, do wspólnoty Hefsiba, pewnego dnia siedziałem sobie pod prysznicem, wyluzowany, śpiewałem sobie jakąś piosenkę, uwielbiałem Boga i nagle zorientowałem się, że z mojego życia coś zniknęło. Wiecie, co zniknęło? Strach przed śmiercią. Jezus zabrał z mojego życia strach przed śmiercią. Ale w jaki sposób to się stało? Ano taki, że On stał się w moim życiu konkretny, wyraźny. Tak jak z księdzem Adrianem poznaliśmy się
parę miesięcy temu i wcześniej gdzieś tam mogliśmy o sobie słyszeć, no, że jest ksiądz Adrian, że jest jakiś taki facet, nazywa się Michał Nikodem, nie wiadomo czy Michał czy Nikodem, jak to w ogóle ugryźć, gdzieś tam mogliśmy o sobie słyszeć, ale nagle poznaliśmy się, w momencie kiedy przybiliśmy piątkę i się uścisnęliśmy i zaczęliśmy rozmawiać, nagle okazało się, że nadajemy na bardzo podobnych falach. Jak rozmawiamy przez telefon, to się chyba głównie śmiejemy, nie? Jak piszemy SMS-y, to też tam dużo jest śmiechu, ale myślę, że kto zna księdza Adriana, to szybko wskakuje w te fale, nie? Amen? No. I wiecie, chodzi o to, że tak jak wielu z was widzę po raz pierwszy, ale no, wy już wiecie, jak ja mam na imię, a wy jak macie na imię? 3, 4? No i wszystko jasne. Marian, Jasia, Kasia, Adrian, Piotrek. Super! Wszystko jasne. Widzicie? Już coś się dzieje. Tak? To miałem okazję, miałem łatwo, bo jak wszedłem do kościoła i była ekipa ze wspólnoty, mówię, cześć, jestem Michał. Cześć, Michał. Michał. Myślę, że wspólnota Michałów generalnie, to już w ogóle byłoby prosto. A siostry Michaliny, nie? Ale chodzi o to, że Pan Bóg w twoim życiu, niezależnie od tego, ile masz lat, chce być coraz bardziej właśnie wyrazisty. Chcę, żebyś poznawał go jako osobę. Pamiętam, że opowiadałem o takim moim doświadczeniu odkrycia Jezusa mojej babci. Babcia miała wtedy 90 lat i moja babcia powiedziała mi: Michał, ja 90 lat, tydzień w tydzień w kościele jestem, a ta rozmowa tak mnie ubogaciła. Jezus od dzisiaj jest moim Panem i Zbawicielem. Jezus stał się wyraźny w moim życiu. Babcia powiedziała: idź i mów to! Idź i mów! Więc jestem tu również z posłania mojej babci. Świętej pamięci, babcia zmarła 2 lata po tej rozmowie, ale wiem, że w jej życiu Jezus stał się właśnie bardziej wyrazisty. I dzisiaj Jezus, niezależnie ile masz lat, a ty ile masz lat? 8. To tyle, co moja córka Emilka, Piąteczka. Jak masz na imię? Dominika. Dobra, to fajnie. Ty Dominika, ja Nikodem. To będę mówił dalej, dobra? No więc, przepraszam, takie mieliśmy małe tutaj rozproszenie. Więc otwórz teraz swoje serce na to, aby Jezus stał się w twoim życiu dzisiaj bardziej właśnie wyrazisty. Wyrazisty jako Bóg, który kocha. Jako Bóg, który przebacza. Jako Bóg, który wychowuje, który dzieli się mądrością. Ksiądz Dawid poprowadził modlitwę uzdrowienia. Wiecie, dla mnie to jest ważne, bo mój syn urodził się z chorobą skóry, z atopowym zapaleniem skóry i po jednej z modlitw, byliśmy wtedy w szkole biblijnej w Szwecji, skóra zaczęła mu się wybielać. Jezus go uzdrowił. Mamy do dzisiaj zdrowe dziecko. Mija już 8, 9 rok. Bo Jezus, gdy brakuje ci życiowej energii, On tę energię wnosi. Kiedy nie słychać, On robi, że słychać. Dziękuję za tę scenkę. Widzisz, wszystko jest skoordynowane. I wiesz, Jezus chce być dzisiaj w twoim życiu coraz bardziej wyraźny. Więc pozwól mu, żeby przyszedł do ciebie i ksiądz Adrian teraz mówi: Michał, o czym ty będziesz mówił? Powiem wam, że to, o czym będę mówił, wywołuje dzisiaj pierwsze czytanie. Ksiądz Dawid tak fajnie powiedział właśnie, że dzisiaj jest cudna i Ewangelia, i drugie czytanie z Filipian. Ale słuchajcie, pamiętacie, z której księgi jest pierwsze czytanie? Z księgi Barucha. I słuchajcie, tu są takie słowa. Odłóż Jeruzalem, więc ja powiem wspólnoto, Katowice, hej, odrzućcie szatę smutku. Hej, Piotrze, Janku, Jasiu, Kasiu, Małgosiu, Dominiko, odrzuć szatę smutku i utrapienia swego. A zdarzają nam się smutki i utrapienia, prawda? Tak wygląda życie. Tak wygląda życie w tym świecie, gdzie widoczny jest grzech, jego smutki. A przyjdzie wspaniałe szaty chwały dane ci na zawsze przez Pana. Czyli Pan Bóg zapowiada, że ma dla ciebie jakieś specjalne ubrania, pełne chwały, chce ci dać je na zawsze. I dalej jest piękne zdanie. Przyoblecz się, czyli załóż na siebie płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Płaszcz sprawiedliwości. Od tego będę chciał zacząć. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, żeby zobrazować też, jak wyglądało moje życie,
moje życie było właśnie kiedyś w dużej mierze czarne. Chociaż byłem przy ołtarzu jako ministrant, jako lektor, ale w moim życiu było dużo pożądliwości, dużo pychy, dużo kłótni, dużo złośliwości. I ja myślałem, że muszę sam się tego wszystkiego pozbyć w moim życiu, więc starałem się modlić jak najszybciej. Odmawiałem różaniec w 1,5 minuty. Miałem rekord Guinnessa w szybkim różańcu, naprawdę. Ale wiecie co? To nie przynosiło pokoju do mojego serca. Bo w liście do Efezjan w 2 rozdziale jest napisane, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ja po raz pierwszy w życiu wtedy tak naprawdę dotarło do mnie, że moje uczynki, moje dobre uczynki nie kupią mi nieba. Dlaczego? Bo to Jezus Chrystus kupił mi niebo. Amen? To On umierał na krzyżu dla mojego zbawienia. Teraz jest Adwent, więc jakby jesteśmy na wspominaniu innego etapu, tak, historii zbawienia. Jezus dopiero będzie wspominał, że Jego przyjście na ziemię. Natomiast wiecie, ja zrozumiałem, że Jezus Chrystus zrobił, kiedy uwierzyłem w Niego, kiedy uwierzyłem w to, że to On zapłacił za moje grzechy. Że to On, Jego krew jest zapłatą za moje grzechy, że to On przynosi mi właśnie tę szatę sprawiedliwości. To, co przed chwilą przeczytaliśmy u Barucha, w moim życiu stało się to. Patrzcie. Jedna szata. Precz. Grzechy pod krzyż. A szata sprawiedliwości. Ta-da! Szata sprawiedliwości. Biała szata. Załóżmy, że jest biała, dobra? Zwalmy to na oświetlenie. Nie, oświetlenie jest super. Słuchajcie, Bóg chce zabrać z twojego życia szatę ciemną, szatę smutku, szatę grzechu, a dać szatę sprawiedliwości. I to mamy właśnie w Jezusie Chrystusie. I co to oznacza praktycznie? Wiesz, w Biblii, w języku biblijnym, szata związana jest z tym, jak postrzegasz samego siebie, jaka jest twoja tożsamość. Jeżeli masz na sobie czarną szatę i mówisz, jestem grzesznikiem, jestem taki beznadziejny, jestem takim, jeżeli żuczkiem, to gnojownikiem, takim naprawdę, nic ze mnie. Bóg wie, że w twoim i w moim życiu jest grzech. Ale ja mam kilka dzieci, ja nie chcę, żeby one chodziły, wiesz, jak pies ze skulonym ogonem. Skoro Jezus Chrystus zapłacił już za moje grzechy, to ja teraz, wierząc w Niego, a jest tu ktoś, kto wierzy w Jezusa? Alleluja! No, to w związku z tym, kiedy uwierzyłeś w Jezusa, kiedy przyjąłeś Jego zbawienie i przypominasz to sobie za każdym razem, kiedy wyznajesz grzechy, kiedy spowiadasz się, kiedy przyjmujesz Boże przebaczenie, przypominasz sobie, że dzięki Niemu masz szatę jaką? Sprawiedliwości. A szata sprawiedliwości oznacza, że jesteś czysty w oczach Boga. Powiesz mi, Michał, ale ty nie wiesz, jaki ja jestem. Ja mówię, no nie wiem, może pod pewnymi względami, szkoda, że nie wiem, pod pewnymi względami lepiej, że nie wiem, ale jeżeli w twoim życiu jest Jezus, jeżeli wierzysz w Niego, to masz szatę sprawiedliwości i możesz cieszyć się tą godnością dziecka Bożego. Amen? Słuchajcie, to jest przepotężna prawda. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, jak właśnie czytaliśmy w Księdze Barucha, marzy o tym, żebyś ty chodził w szacie sprawiedliwości, żebyś wiedział, że jesteś czysty w oczach Boga. Że przez wiarę w Jezusa, jak mówi na przykład list do Hebrajczyków, możemy przyjść przed tron łaski. Przyjść przed tron łaski, że ty jako sprawiedliwy, pamiętacie, w szkole jest usprawiedliwienie, prawda? Proszę o usprawiedliwienie nieobecności tam Romka, bo o usprawiedliwienie nieobecności Adriana, bo coś się tam wydarzyło, nie? I wiesz, mówiąc tak króciutko, Jezus usprawiedliwił nas, to znaczy zapłacił za twoje i za moje grzechy. I to jest przepotężny temat, ja chętnie mówiłbym o tym więcej, ale dlaczego, skoro wywołało dzisiaj pierwsze czytanie właśnie tę szatę sprawiedliwości, to chcę o tym mówić, bo w Piśmie Świętym w czterech miejscach padają pewne bardzo ważne słowa.
Czyli jak Bóg mówi coś raz, to jest ważne? Tak? A czy jak Bóg mówi coś dwa razy, to jest ważne? Czasami Jezus mówił, nie? Za prawdę powiadam się, tak? A czy jak Bóg coś mówi trzy razy, to jest ważne? No to kochani, co powiecie o wersecie, który pojawia się cztery razy? Cztery razy w Piśmie Świętym. Jeżeli Bóg nam coś mówi cztery razy, to chyba warto, żebyśmy zwrócili na to uwagę, co? I to są słowa, które padają w Starym Testamencie w księdze proroka Habakuka. Habakuk, powiedz Habakuk. Habakuk, świetnie nam idzie. Dominika, powiedz Habakuk. Świetnie ci idzie. I potem już czytam o tym w liście Galatów, do Galatów w liście do Hebrajczyków, w liście do Rzymian. I słuchajcie, to są słowa, które też zaczynają się od sprawiedliwości. Ja nazywam to stwierdzenie takim Bożym marzeniem. Bożym marzeniem. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Powtórzcie to ze mną. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeszcze raz. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słuchaj, i to jest Boże marzenie, które cztery razy pojawia się w Piśmie Świętym. Pan Bóg mówi, myśląc o Tobie i o mnie, mój sprawiedliwy, zobaczcie, zaczyna od takiego stwierdzenia, mój sprawiedliwy, czyli Pan Bóg traktuje Cię bardzo osobiście. Pan Bóg wie, jak masz na imię. Ja też już wiem, bo sobie powiedzieliśmy, nie? No, ale On wie dużo lepiej. I zobacz, że to Boże marzenie, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, dotyczy Ciebie osobiście. I słuchaj, Bóg jest niesamowity. On wie, dlaczego ostatnio nie mogłeś zasnąć. On wie, dlaczego ostatnio płakałaś. On wie, dlaczego martwiłeś się ostatnio, czy dasz radę, czy podołasz temu wyzwaniu. On wie. On wie wszystko. On jest zainteresowany Tobą. On tak bardzo Cię kocha. Osobiście. On kocha Cię. Mój sprawiedliwy. Mój sprawiedliwy. Mogę Cię prosić na chwilę o pomoc, dobra? Dominik, chodź do mnie na chwilę, dobra? Strzała, Michał. Pokażę nam, mój sprawiedliwy. Ustaw się tak na kształt krzyża, wyciągnij ręce, dobra? Dominik będzie symbolizował Jezusa i to, co się stało na krzyżu, dobra? Ja kiedyś myślałem, że jak uwierzę w Jezusa, to jest tak, że ja się chowam za krzyż, a poproszę księdza Adriana, ksiądz Adrian będzie Boga Ojca udawał, dobra? Tylko proszę zrobić groźną minę. Ja wiem, że to może być trudne. Bóg Ojciec trochę śmiany. Klasyka gatunku, ale dobra, teraz dobra, tutaj proszę stanąć, tak? I teraz zobaczcie, ja myślałem, że moje chrześcijaństwo jako wierzącego w Jezusa, to jest, że ja się chowam za Jezusa, ale jak gdzieś wystaję, to Bóg Ojciec i tak mnie widzi i po prostu mam przerąbane. Jako grzesznik. Wiecie, że ja się tu chowam i no ale gdzieś ciągle wystaję, gdzieś ciągle nie domagam. Natomiast zobaczcie, że dzisiaj księga Marucha mówi, że ja dostaję od Boga szatę sprawiedliwości. To znaczy, że to, co zrobił Jezus na krzyżu, ja przyjmuję do mojego życia i to zmienia moją tożsamość. Ja nie jestem ulepszonym grzesznikiem wersja 1.2, prawda? Updated version, prawda? Po uploadzie czy downloadzie. Nie, ja dzięki Jezusowi, drugi list do Koryntian mówi, że ja stałem się sprawiedliwością Bożą. Czyli, że w moim duchu, w moim sercu zaszła tak cudowna przemiana, że jestem czysty. I wierząc w Jezusa, mogę spokojnie przyjść do Boga Ojca jako Jego dziecko i powiedzieć, Boże Ojcze, ja przychodzę do Ciebie śmiało, bo wierzę, że Jezus na krzyżu zapłacił już za moje grzechy. Amen? I przychodzę śmiało, słuchajcie. Śmiało przychodzę, nie ze względu na to, że ja jestem taki wspaniały, ale że tak wspaniały jest Jezus, w którego ja uwierzyłem. Amen? I wiecie, to sprawia, że chrześcijaństwo nagle nabiera pewności. Ale zobaczcie, że ta pewność nie jest dzięki moim zasługom, ale dzięki temu, że ja uwierzyłem w to, co Jezus zrobił na krzyżu. Amen? Dziękuję bardzo aktorowi grającego Boga Ojca i tutaj zwalniamy już Dominika. Temat sprawiedliwości jest bardzo ważny, bo jeżeli Ty nie wiesz, że jesteś sprawiedliwy, to przychodzisz do Boga i tak mówisz, no Panie Boże, ja wiem, bo ja się tak modliłem, więc pokażę Wam. Panie Boże,
klęczę tu, nawet uklęknę na kancie, żeby tak bardziej bolało, żeby Ci pokazać, bo ja wiem, że jestem niegodny i beznadziejny, no ale może dałoby się załatwić, może byś się zlitował, może mnie nie walniesz piorunem. Kurde blaszka, czy to jest modlitwa dziecka Bożego? To jest modlitwa jakiegoś gościa, który nie ma nadziei, zachowuje się jak żebrak i tak naprawdę nie wie, czy coś do tego Boga dostanie, czy nie. Wiecie, ja lubię, często odwiedzam różne rodziny i lubię takie akcje, jak dzieciaki przybiegają i mówią: tata, 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 daj mi coś, zróbmy coś razem, dziękuję Ci, że coś. Dzieci mają tę śmiałość, często to widać w relacji. I Ty i ja, jeżeli przeżywamy to, że mamy szatę sprawiedliwości, dzięki wierze w Jezusa, to daje się taki święty tupet. Odwagę wiary. Powiesz mi: o Michale, ale czy to by nie jest pycha? To jest pycha życie wiary. Pyszne. Smaczne. Widać je w postawie Jezusa, wiecie, w którymś momencie. Taką pewność w wielu miejscach. Ale jest taki moment, kiedy Jezus stoi przed grobem Łazarza. Pamiętacie, ile dni już Łazarz leżał w grobie? 4 dni. 4 dni już leżał w grobie. I wiecie, to jest ważne, bo w rozumieniu kulturowym Żydów to znaczyło, że już nie ma szansy nawet na cud. Do 3. dnia jeszcze cuda się mogły wydarzyć, ale 4. dzień to już pozamiatane. Słuchajcie, ze względu na obecność dzieci nie będę dramatyzował tej sceny, ale rozumiecie, facet leży już 4 dni w grobie, tak? Tak? A Jezus Chrystus, świadomy tego, że jest sprawiedliwy, bo Jezus nie popełnił grzechu. On nie popełnił grzechu. I dzięki temu, potem jak umarł na krzyżu, to Jego sprawiedliwość, zmartwychwstał, to Jego sprawiedliwość, Jego czystość zostaje przypisana nam, kiedy Mu wierzymy. I Jezus staje przed tym grobem Łazarza. Przepraszam, nie czujcie się jak Łazarze, jeżeli tam jesteście w środku. Ale Jezus staje i mówi: odsuńcie kamień. Po czym podnosi wzrok ku niebu i mówi: Ojcze, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ale mówi to ze względu na tych, żeby oni słyszeli. I mówi: Łazarzu, wyjdź! I co się dzieje? Wyszedł Łazarz. Ale zobaczcie, że jest to poprzedzone pełną wiary modlitwą Jezusa, który wie, że jest Synem Bożym. Amen? I teraz Ty, kiedy wiesz, że jesteś sprawiedliwy, bo Jezus Chrystus umarł za Ciebie i dla Ciebie, Ty możesz mieć w swoim życiu taki święty tupet, taką pewność. A zobaczcie, że marzenie Boga jest, że mój sprawiedliwy. Czyli zaczyna się od tego, że Pan Bóg chce, żeby w Twoim życiu ta świadomość, co Jezus Chrystus przez swoją chwalebną mękę, śmierć i zmartwychwstanie, żeby to zmieniało w Twoim życiu wszystko. Żebyś się nie bał Boga, żebyś wiedział, że możesz do Niego przyjść śmiało. Amen? Czy to jest dobra wiadomość? To jest bardzo dobra wiadomość. W chrześcijaństwie, w Ewangelii dobra wiadomość goni dobrą wiadomość, bo Jezus ma dla nas tak wiele. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Musimy pędzić dalej, bo czas krótki. Mój sprawiedliwy. Teraz chcę powiedzieć o wierze. Wiara. Z czym Ci się kojarzy wiara? Co to jest wiara? Od razu Ci powiem, że wiara i nadzieja to są dwie różne rzeczy. Czasami pytam studentów: jak tam, zdasz ten egzamin? Przez wiarę. To znaczy, że się nie uczył, kiepsko mu poszło i w ogóle nie ma nadziei nawet, że zdał, nie? Natomiast chcę Wam pokazać, co wiara mówi, co oznacza wiara w języku Pisma Świętego. Bo skoro Bóg powiedział, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Marzenie Boga, powtórzmy, 3, 4. Mój sprawiedliwy. Jeszcze raz. Skoro to jest marzenie Boga, już powiedzieliśmy sobie o sprawiedliwości, którą mamy dzięki wierze w Jezusa, to teraz zobaczmy, czym jest wiara. I w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, zachęcam Was, zajrzyjcie tam sobie, ale tam są przepiękne słowa dotyczące wiary.
Wiara zaś jest gwarancją tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Zobaczcie, wiara to jest coś pewnego, to jest konkret. Powiem wam, że mi 98% z was wygląda mi na wierzących. Mówię do tych, którzy siedzą, bo wierzycie w ławkę, na której siedzicie. Wierzysz, że ławka, na której siedzicie, utrzyma. Tak? Dlatego nie mówię do stojących, bo wy na przykład wierzycie, że ta szyba was utrzyma, nie? Drzwi? Wierzysz. Nie widziałem, żeby ktoś przyszedł tutaj i tak mówił, oj, sekundeczkę, wytrzyma, wytrzyma. Weź może trzymaj tę ławkę. Nie? Nie, w ogóle przyszliście na bogato, odważnie, z tym świętym tupetem, bach, usiedli, siedzą i słuchają, tak? I teraz zobaczcie, że wiara Bogu, wiara temu, kim jest Bóg, wiara temu, co powiedział, wiara jest właśnie taką gwarancją. I to jest dobra wiadomość dla ciebie, że jeżeli ty wierzysz Bogu, o właśnie, to czasami się zachwiejesz, czasami tobą zakołysze, ale generalnie w twoim życiu może być pewność. Wiara w języku wiara, rozumiem, biblijna wiara to jest pewność. Słuchajcie, mamy tutaj słowo pistis, które jest tłumaczone jako przekonanie, zaufanie, ale jest też słowo hypostasis, które w jednym ze swoich znaczeń ma wręcz tłumaczenie substancja, materia. Czyli wiara, gwarancja, która z niej płynie, jest czymś tak konkretnym, że ty możesz naprawdę być pewien tego, kim jest Bóg, tego, co powiedział. Amen? Powiem ci, jeżeli na coś takiego możesz powiedzieć amen, tak jest, to sprawia, że twoje życie jest silne. To sprawia, że twoje życie jest zwycięskie. I wiecie, Bóg o tym marzy. Pamiętacie Boże marzenie? 3, 4. Mój sprawiedliwy. Czyli po tym, jak przyjąłeś usprawiedliwienie w Jezusie, Bóg teraz chce, żebyś Mu ufał, żebyś Mu wierzył. Powiem wam, mieliśmy taką sytuację. Jako młode małżeństwo, ja jestem teraz 13 lat po ślubie i w pierwszym roku małżeństwa musieliśmy podjąć decyzję z moją żoną, gdzie będziemy mieszkać. Wtedy przez pół roku mieszkaliśmy w starym domku po moich dziadkach. No i ludzie mówili, wow, no macie już domek z ogródkiem, w ogóle super. Ale to było 20 km od miejsca w parafii, gdzie jest moja wspólnota. I tak codziennie dojeżdżaliśmy do wspólnoty. Więc byliśmy już w drodze i mówimy, trochę to bez sensu. Albo tu, albo tu. I musieliśmy podjąć decyzję, czy wracamy do starej dzielnicy, czy zostaniemy tam. Wiecie, mówimy, Panie Boże, Ty wiesz, gdzie nam będzie lepiej. Czy Bóg wie, gdzie będzie lepiej? Wie. I wiecie, usiedliśmy sobie w sypialni na łóżku, bardzo spokojnie. Wiem, że niedawno chyba mówiliście o modlitwie rozeznania, tak? Był taki temat. Wiecie, i my po prostu, ufając Jezusowi, powiedzieliśmy, Panie Jezu, my poddajemy Ci nasze pomysły. Ty jesteś naszym Królem, więc pokaż nam, jak to ma być z tym mieszkaniem. Czy mamy zostać w tym domku, czy wrócić do starej dzielnicy? I siedzieliśmy sobie w ciszy i ja miałem w sercu taki narastający pokój, że Bóg chce, żebyśmy wrócili w to stare miejsce. A moja żona mówi, wiesz, mam w głowie taką śmieszną myśl, zwykłą myśl, pomogę wam znaleźć mieszkanie do końca roku. Taka myśl. Ja mówię, no to słuchaj, Agnieszka, jak złożymy nasze rozeznanie, to mamy wrócić do starej dzielnicy i Pan Bóg pomoże nam znaleźć mieszkanie do kiedy? Do końca roku. Taka prosta myśl. No i okej, wróciliśmy potem do pracy, do szkoły. Jak już pod koniec listopada, grudnia zaczęliśmy szukać mieszkania. Ale wiecie, jedno mieszkanie za drogie, drugie za drogie, trzecie za drogie, czwarte za małe, piąte za brzydkie, szóste za drogie. Jak to młode małżeństwo, tak? Ale w końcu znaleźliśmy mieszkanie, które wydawało się, że nam będzie odpowiadać. Natomiast nie mogliśmy się umówić z właścicielką. Raz ona nie mogła, raz my nie mogliśmy. Raz my nie mogliśmy, raz ona nie mogła i tak w kółko. W końcu udało nam się. Idziemy obejrzeć to mieszkanie i po 30 sekundach moja żona rzuca mi się na szyję i krzyczy to, co każdy mąż chciałby usłyszeć. Kup mi to mieszkanie. Tak. Mężowie mają obowiązki względem żon. Słuchajcie, i jakby bardzo nam się to mieszkanie podobało.
Wyszliśmy z tego mieszkania, pojechaliśmy się przebrać i pojechaliśmy na zabawę sylwestrową. Bo to mieszkanie oglądaliśmy 31 grudnia. A co powiedział nam Pan Bóg wcześniej? Że znajdziemy mieszkanie do końca roku. Wiecie, i zorientowaliśmy się tak naprawdę parę dni później, bo to było jedyne mieszkanie, którego doszliśmy tego dnia. I powiem Wam, błogosławieństwo, jakie temu towarzyszyło, było, że jak podpisaliśmy umowę przedwstępną, a wiecie, że młode małżeństwo liczy każdą złotówkę. Podpisaliśmy umowę przedwstępną i 2-3 tygodnie potem, jak podpisaliśmy umowę, mieliśmy zablokowaną cenę. Ceny nagle zaczęły rosnąć i to mieszkanie podrożało o 700 zł na metrze. A myśmy już mieli zagwarantowaną cenę tę wcześniejszą. I w sumie okazało się, że to mieszkanie podrożało o 50 tysięcy złotych w ciągu kilku tygodni, ale my mieliśmy tę niższą cenę. Więc widzicie, że opłaca się ufać i być posłusznym Bogu? Jeżeli 50 tysięcy do Ciebie nie przemawia, to nie wiem, co do Ciebie przemówi. Wiecie, to jest taki przykład i oddaję Bogu chwałę. Myśmy mieszkali w tym mieszkaniu przez 10 lat, dzieliliśmy się tą Ewangelią, spotykała się tam wspólnota. Sąsiedzi mówili, że jesteśmy dla nich błogosławieństwem. Oni byli błogosławieństwem dla nas. Bo chcę Wam pokazać, że uczę się właśnie tego, że mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, to hasło obowiązuje. Jeszcze mam chwilę z tego, co widzę. Bierzecie coś z tego? Coś jest dla Was zachęcające? Coś trafia? Tak? Bo jak nie, to powiem od początku. Jeszcze raz. Słuchajcie, to jest ekscytujące, że mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wiecie, jak tak patrzę na swoje życie, to mamy różne takie historie związane z zaufaniem Panu Bogu. One, ja często opowiadam o historiach, w których się pojawiają pieniądze. Wiecie dlaczego? Bo przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, w Warszawie, no codziennie pieniędzy potrzebujemy. Jak tutaj jest? Przydają się pieniążki? Tak? No tak! Wiem, że jesteśmy w Kościele, ale jak zajdziecie do Pisma Świętego, to Jezus co chwilę mówi o pieniądzach, bo nie ma złudzeń, jak wygląda nasze życie. I wiecie, chodzi o to, że kiedy ufasz Panu Bogu, kiedy ufasz Jego Słowu, to nagle przyjmujesz Jego obietnicę i wiesz nawet, że w kwestiach finansowych nie jesteś sam. W kwestiach zdrowotnych jesteś sam? Nie! Przecież Jezus jest lekarzem. W kwestiach relacji. Może modlisz się o męża albo o żonę. Albo już masz męża i teraz się modlisz za męża. Albo za żonę się modlisz. To piękna sprawa. Godne to jest sprawiedliwe. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zobacz, taka piękna obietnica z Psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Amen? To znaczy, że moje serce może być spokojne. Że Bóg ma rozwiązanie, Bóg ma mądrość, jakie decyzje mam podjąć. I ja wtedy ufam Bogu. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, Bóg jest, to jest cudowne, że macie tutaj taką płaskorzeźbę, czy wypukłą rzeźbę Jezusa, bo Jezus jest wspaniały. Jezus chce być wielki w Twoim życiu, kiedy wierzysz Mu, kiedy ufasz Mu. Zobaczcie, to co zrobiliśmy dzisiaj na modlitwie, jak ksiądz Dawid nas prowadził. Mamy sprzeciwiać się chorobom, mówić chorobom w imieniu Jezusa, żeby odeszły. Dlaczego? Bo nasz Jezus jest wspaniały, jest pełen mocy, jest zwycięski. I kiedy uczysz się tego, to się zmienia w swoim życiu. Miałem kiedyś taką sytuację, jak mój synek miał wtedy chyba ze 3 lata. Ja w jego oczach byłem taki wielki jak ten Jezus. I on przybiegł do mnie i wciska mi w ręce zepsuty samochód taki terenowy, zdanie sterowany mi. Tato, przyniosłem Ci ten samochód, bo Ty wszystko potrafisz naprawić. Ja Ci wyobraźcie sobie, jak ja się czułem. Rozumiecie? Ja, facet, który w rodzinie uchodzi za antytalencie techniczne. A tu przychodzi do mnie mój syn pierworodny, daje mi zepsuty samochód i mówi: tato, zrób z tym coś, bo Ty wszystko potrafisz naprawić. O, czułem się jak Adam Słodowy, MacGyver i po prostu Rambo w jednym. Wymieniłem baterię w pilocie i jeździł jak nowy. I wiesz, i tak jest czasami, że ja przychodzę do Boga z moim życiem i mówię: Panie Boże, wyjdź moje życie, napraw je. Wiecie, tak było z naszym synem. On miał atopowe zapalenie skóry.
od urodzenia. Jego skóra wyglądała tak paskudnie, że zdjęć z wakacji nie mogliśmy pokazać bez przerobienia ich w Photoshopie, bo miał rany na całym ciele. Ale znaleźliśmy w Biblii obietnicę uzdrowienia, że Jezus jest lekarzem. Amen? On uzdrawiał, co więcej, powiedział nam, wierzącym w Niego, że my też mamy uzdrawiać. Jest tu ktoś wierzący w Jezusa? Masz rękę? Świetnie, to Jezus powiedział, że trzymaj rękę w górze, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój, ale trzymaj rękę w górze. Bo Jezus powiedział, że te ręce masz nakładać na chorych, aby oni odzyskali zdrowie. Amen? Amen. I to jest dobra wiadomość, że Ty możesz przynieść nadzieję i Bożą miłość i Bożą moc do życia innych ludzi. I doświadczyliśmy uzdrowienia fizycznego mojego dziecka. Ale wiecie, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc ufamy Bogu, ufamy Jego Słowu, ufamy temu, co On dla nas zrobił. I wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo w liście do Hebrajczyków dalej w 6 wersecie 11 rozdziału czytamy coś takiego. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Mocne, co? Zobaczcie, bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc wracając tu do mojej modlitwy, jeżeli ja przychodzę i mówię, no Panie Boże, pewnie i tak nic mi nie dasz, bo jestem beznadziejny i w ogóle to pewnie nie zadziała. Jeżeli w tym nie ma wiary, to nie chodzi o to, że Bóg mnie odrzuca i że mnie nie kocha, ale Jemu się nie podoba coś takiego. Zobaczcie, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc to jest wskazówka dla Ciebie i dla mnie, bo Pismo nas uczy. Zobaczcie, co jest dalej. Ten, kto zbliża się do Boga, i teraz uwaga, księże Adrianie, pozwolę sobie powiedzieć, co musisz zrobić, kiedy przychodzisz do Boga, powiem Ci, co musisz zrobić. Powiedz, musisz. O, zrzedła minka, co? Zrzedła minka, ale będzie dobra nowinka. Słuchajcie. Musisz, zobaczcie, kto zbliża się do Boga, musi uwierzyć, po pierwsze, że Bóg jest, a po drugie, że wynagradza tych, którzy Go szukają. Zobaczcie, tak ma wyglądać życie wiary. Gdy przychodzisz do Boga po przebaczenie, gdy przychodzisz z modlitwą, wołając do Niego o zdrowie, gdy przychodzisz, musisz wierzyć w dwie rzeczy, że Bóg jest. Myślę, że z tym nie mamy problemu. Znaczy, nie chcę mówić, że nie mamy problemu, ale wyglądamy na wierzących, tak? Że On jest. Ale zobacz, że On wynagradza tych, którzy Go szukają. Czyli Ty możesz przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, zginam przed Tobą moje kolana z wdzięcznością, że Ty zapłaciłeś za mnie na krzyżu i śmiało, jako dziecko Twoje, mogę poprosić Cię o błogosławieństwo w pracy. Mogę wołać do Ciebie w imieniu Jezusa, nie zgadzać się na chorobę w moim życiu. Mogę wołać do Ciebie, żebyś pomógł mi spłacić długi, rozwiązać konflikt z sąsiadem, rozwiązać problem z pracy. Nie wiem, co jeszcze, ale przychodzisz śmiało, bo ufasz, że Bóg co? Jest. I druga sprawa? A dlaczego tak nam to nie chce przejść przez gardło? Zobaczcie. Zobaczcie, jak wspaniałego mamy Boga. On nie chce, żebyś przychodził do Niego jako żebrak, jako ktoś, kto jest niepewny. On chce, żebyś przychodził jako syn i córka. W szacie sprawiedliwości. Amen. Dlatego musimy czytać Słowo Boże, karmić się tymi fragmentami, żeby rosła w nas pewność. Chcę Wam na koniec opowiedzieć autentyczną, kolejną autentyczną historię z życia naszej rodziny i zobrazuję Wam teraz, jak się uczymy tego życia wiary. Sprowadziliśmy to sobie w rodzinie i z przyjaciółmi do takich trzech stwierdzeń. Myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. Powiedzcie to ze mną. Dla mnie to są takie proste wskazówki do zrealizowania tego Bożego marzenia. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Myślę z wiarą. Jak myślę z wiarą, to zaczynam mówić z wiarą. Na przykład myślę sobie: o Panie, Ty jesteś duchem mądrości, pomożesz mi zdać ten egzamin. I zaczynam mówić: dziękuję Ci, że pomożesz mi zdać ten egzamin. Uczę się, daję swoje 100% i Ty mi pomożesz zdać egzamin. Myślę z wiarą, mówię z wiarą i działam z wiarą. Tak? Amen? Przykład naszego życia. Mój syn Grzesiek
To było, jak mieliśmy turniej piłkarski Euro. W którym to było roku? Euro, to co robiliśmy z Ukrainą? 2012, tak? Jedziemy samochodem z moim synkiem, on miał wtedy 6 lat. I Grześ mówi: tato, chciałbym spotkać Kubę Błaszczykowskiego, bo to jest mój ulubiony piłkarz. Ja prowadzę samochód i mówię: no wiesz, od razu, sorry Dominik, ale zaczynam gadać jak dorosły. No wiesz Grzesiu, to teraz jest turniej, więc piłkarze są bardzo zajęci. Ja co prawda jestem dziennikarzem, nie zajmuję się sportem, ale mógłbym poszukać może jakiegoś telefonu, może jakiś kontakt, ale generalnie Grzesiu, to jest bardzo trudne. Jak widzicie, gadam jak dorosły. Ale mówię: Grzesiu, co robimy w takich sytuacjach, jak mamy marzenie? A Grześ mówi: modlimy się. Ja mówię: tak, modlimy się, oddajemy Bogu nasze marzenia, nasze pragnienia, wszystko mu oddajemy, bo On jest Bogiem i On może. Tak? Grześ mówi: tak. Ja mówię: to dawaj Grzesiu, módl się. I Grzesiu, 6-latek, na tylnym siedzeniu samochodu, modli się: Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty mi zorganizujesz spotkanie z Kubą Błaszczykowskim. Proszę Cię o to, bo to jest mój ulubiony piłkarz. Dziękuję Ci, że Ty słyszysz moją modlitwę. Amen. Ja siedziałem za tym kółkiem kierownicy, myślę sobie: no, zaczęło się. Panie Boże, powodzenia. Wróciliśmy do domu. Grześ idzie do pokoju. Pamiętajcie, myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. Idzie do pokoju, przynosi kredki. Ja mówię: co Grzesiu będziesz rysował? On mówi: laurkę dla Kuby Błaszczykowskiego. Przecież niedługo go spotkam. Szedłem na bok do pokoju i mówię: Panie Boże, pozwól na chwilę. Panie Boże, jest sprawa. Młody Ci uwierzył. Pamiętajmy, kto tu jest Bogiem, dobra? No, powodzenia. Myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. Wiecie, czułem w moim sercu, że to jest jakaś niesamowita akcja. Coś się zaczyna. Moja żona mówi, to było w czerwcu: Michał, truskawki się skończyły, idźcie kupić truskawkę. Mówię: chodź Grzesiu, idziemy. Grześ bierze laurkę. Ja mówię: Grzesiu, po co bierzesz laurkę? No, chcę spotkać Kubę Błaszczykowskiego, może będzie kupował truskawki. Pamiętacie? Jezus powiedział, że mamy być jak dzieci. Że mamy być jak dzieci. Poszliśmy na targ, Kuba Błaszczykowski nie kupował truskawek. Ale następnego dnia rano pojechałem do redakcji i słyszę zapowiedź: gościem wieczornego programu rozmowy publicystycznej będzie Jakub Błaszczykowski. Zdębiałem, bo już wydawało mi się, że wszystkich polskich piłkarzy na tamtym etapie przepytali w lewo i w prawo. A uświadomiłem sobie, że Kuba Błaszczykowski, piłkarz, o spotkanie, z którym modlił się dzień wcześniej mój syn, za kilkanaście godzin będzie w moim miejscu pracy. I ja, ponieważ mam identyfikator, który pozwala mi na wejście do mojej pracy 24 godziny na dobę, mogę być w tym korytarzu, a wiem, którym korytarzem wchodzą goście. I mogę stać tam akurat z moim synem i z laurką dla Kuby Błaszczykowskiego. I wiecie, byłem taki poruszony, że Bóg wysłuchał modlitwy 6-letniego chłopca. I wieczorem pojechaliśmy i stało się to. Kuba Błaszczykowski i tu jest Grześ, mój synek. Było oczywiście paru innych kumpli, nie wiem, czy oni się modlili. Jednego zabraliśmy ze sobą, mojego przyjaciela z jego synem, ale wiecie, zobaczcie, jakie jest serce Boga. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen? I to była taka piękna sytuacja, kiedy 6-letni chłopiec poprosił o coś Boga. I wiesz, dla wielu z nas to może być konfrontujące, bo się włączy teraz myślenie: ale w moim życiu było inaczej, ale. Lepiej powiedz aleluja, że nasz Bóg jest Bogiem, który może wszystko. Amen? On może wszystko. I oczywiście nie traktujemy go jak automatu z napojami. Wrzucę monetę, wypadnie puszka. Ale dobry ojciec kocha swoje dzieci. Słuchajcie, po to Jezus umierał na krzyżu, żebyśmy dzisiaj Boga mogli nazywać Ojcem. Jeżeli mój syn marzy o spotkaniu z piłkarzem, to dla Boga to nie jest problem tak to zaaranżować, żeby ten piłkarz był dostępny. I
Pan Kuba Błaszczykowski zachował się fantastycznie, powiedział: o polityce nie będę rozmawiał, ale ze wszystkimi dziećmi się spotkam, rozdał autografy, zdjęcia. Dać mu w prezencie książkę Wiara, która zwycięża świat, bo trzeba inwestować w wiarę polskich piłkarzy. I wiecie, przygoda trwa dalej, bo teraz mój syn modli się o spotkanie z Cristiano Ronaldo. Więc trwajcie ze mną w wierze. Może następnym razem, jak przyjadę, to już będziemy po spotkaniu. Ale wiecie, zobaczcie, cieszę się, że reagujemy na to śmiechem, wiecie, bo Bóg jest miłością. On daje radość. Kiedy uczysz się tego, że możesz Mu zaufać w każdej sytuacji. A wiecie, nie ma już za dużo czasu, ale wiecie, mieliśmy takie sytuacje, że w trakcie spotkania miałem takie przekonanie: podejść do opiekunki dla dzieci i daj jej 50 zł. Bo dziewczyna pomagała, opiekowała się dziećmi. Więc wziąłem od żony 50 zł i daliśmy opiekunce. Po czym wychodzimy ze spotkania, to było takie spotkanie modlitewne, idziemy, a moja żona mówi: ty, co tu leży w kałuży? I schyla się i z kałuży wyjmuje 50 zł. Wiem, chcecie wiedzieć, gdzie jest ta kałuża. Wiecie, czasami tak jest, że Bóg nam daje takie sytuacje, że możemy Mu zaufać. I zbudowani taką sytuacją, mieliśmy gdzieś taką inną przygodę, że zaproszono nas 100 km za Warszawę na takie spotkanie ewangelizacyjne, żebyśmy opowiadali o tym, jak Jezus działa, jak Go poznajemy. Ale my jako młode małżeństwo mieliśmy wtedy tak mało kasy, że na benzynę mieliśmy tylko w tamtą stronę. I pojechaliśmy tam i już nie mieliśmy benzyny, żeby wrócić. Jak zaparkowaliśmy samochód tam pod tym domem, gdzie było spotkanie, wiedzieliśmy, że nie mamy benzyny, żeby wrócić, i nie mamy kasy. I wtedy włączyły się wysokie tony wiary, tak jak tutaj słyszycie. Złożyliśmy świadectwo Jezusie, wracaliśmy do samochodu, już było ciemno, i nagle słyszymy, że ktoś biegnie za nami. Jakiś chłopak biegnie i mówi: słuchajcie, dziękuję wam za to świadectwo wiary. I wciska nam coś w rękę. I wcisnął nam zwitek banknotów, za który mogliśmy nie tylko kupić paliwo, ale jeszcze przeżyć godnie do końca miesiąca. I wiecie, w tych sytuacjach przez 21 lat, dzisiaj kilka świadectw o finansach, ale wiecie, mogę mówić tu i o naprawionych relacjach, i o mądrości, jaką Bóg daje w pracy, i o spłaceniu długów, i o zdrowiu. Każda dziedzina, w której przyjmujesz Boże Słowo, Bożą obietnicę, że On wie, On chce w tej dziedzinie być obecny. Dlatego On mówił do chorych: według wiary ci się stanie. Gdy ktoś przychodził do Niego z problemem, Jezus mówił: wierz tylko, nie bój się, wierz tylko. Tylko wierz, nie rezygnuj. Czasami to potrwa. Myśmy czekali na uzdrowienie syna kilka lat, ale doczekaliśmy się. Amen? I chcę ci powiedzieć, siostro, bracie, żyj życiem wiary. Od dzisiaj na nowo przyjmij to, że jesteś sprawiedliwy w Jezusie. Przyjmij to, że możesz Mu ufać. Przyjmij to, że On chce się objawiać w Twoim życiu, że chce być w Twoim życiu coraz bardziej wyrazisty. Dobrego mamy Boga i chcę was zostawić właśnie z tą prostą wskazówką. Myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. Gdy czytam Pismo Święte, gdy są tam jakieś obietnice, przyjmuję je do mojego życia i trzymam się, bo powiedziałeś, Panie, bo powiedziałeś. Amen, słuchajcie, dosyć gadania. Chciałbym, żebyście teraz chwilę zastanowili się, żebyś zastanowił się, co było dla ciebie ważne z tego, co ja mówiłem. Zastanów się, co było ważne. Jedna myśl, która cię poruszyła, może werset. Zastanów się. Mówiłem o szacie sprawiedliwości, którą mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi. O tym, że możemy przychodzić z pewnością jako dzieci do Jego tronu. Mówiłem o wierze, że wiara jest pewnością, wiara jest gwarancją, że mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co było dla ciebie ważne? Jak już masz tę myśl, masz już? To obróć się teraz do osoby, która siedzi obok ciebie i powiedz, co było dla ciebie ważne, a potem niech ta osoba powie tobie. Dobra? Szybciutko. Żeby nie umknęło, wiesz? Bo może to jest taka złota myśl, która właśnie zmieni twoje myślenie, twoje życie. Powiedzcie sobie, co było ważne. Co było ważne.
na koniec jeszcze powiedz, jak masz na imię i jak ta osoba ma na imię. Od razu się poznacie. W ten sposób wzmocni się nasza wspólnota. Okej? Okay? Słuchajcie, to co teraz? Czas uwielbienia? Tak? Zapraszam zespół. Zapraszam zespół i słuchajcie, ktoś dalej będzie prowadził tę modlitwę. Ja za chwilę zniknę, tak jak Filip z Dziejów Apostolskich, także po prostu mówię do widzenia, na razie, tak? Bez lania łez i tak dalej. Ale zachęcam Cię. Amen. Panie Boże, ja zbieram te oklaski i rzucam je do Ciebie. Wstańmy, dobrze? Wstańmy przed Jezusem. Wstańmy. I już wyczuwam, że ten zespół zaśpiewa jakąś piękną pieśń wiary. I dziękujemy Ci, Panie Jezu. Zachęcam Cię, zamknij teraz swoje oczy i tak bardzo osobiście podziękuj Jezusowi za to, co dzisiaj usłyszałeś, okej? Okay? Powiedz, dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że chcesz być moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję Ci, że chcesz królować w moim życiu. Zamknijmy oczy właśnie i uczmy się przeżywać Bożą obecność. Zamknij oczy, jak chcesz to stój, jak wygodniej Ci będzie usiąść, jak chcesz to uklęknij, ale zamknijmy swoje oczy i skupmy się na Jezusie, bo On tu jest. On tu jest i chce odpowiadać na naszą wiarę.